Tak wyglądają zdrowe jelita. Nie ma tam uszkodzeń, wszystko jest czyste i odpowiedniego koloru. To są jelita nadrażliwe. Tutaj widzicie, że jest śluz na błonku i tak wyglądają jelita, kiedy je się dużo produktów mięsnych. Jedząc produkty roślinne, generalnie ścianki jelit robią się miękkie i elastyczne. Jeżeli jelita są zbyt twarde, zbyt właśnie takie niegiętkie, to pojawiają się uchyłki. Wtedy ludzie cierpią właśnie na zapalenie uchyłków, czyli takich klęsłości w przewodzie pokarmowym, gdzie gromadzi się jedzenie, ono tam pleśnieje, gnieje i pojawiają się stany zapalne. W takiej sytuacji, że są faktycznie te uchyłki, właśnie sprzyja dieta mięsna z dużą ilością nabiału, fermentowanego też, czyli nie tylko mleka, ale kefirów i jogurtów. Często właśnie tak przy takich nadrażliwych jelitach jest taka postać biegunkowa, osoba 3-4 razy w ciągu dnia musi korzystać z toalety.